Jesteśmy chwilę po drafcie, a dwa spore turnieje kończą swoją pierwszą rundę. Dodatkowo dostaliśmy większość mistrzów WWE w akcji, więc działo się naprawdę sporo. Czy było to dobre? Ech. Tak więc, pani i panowie, ja nazywam się Sedoner z z Wrestling i witam was w e Scripted Row 11 października. Oczywiście zapraszam również do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji, topek czy omówień zapowiedzi Gal Pay Per View. Całe Monday Night Raw rozpoczął nikt inny jak pretendent do tytułu WWE na Crown Jewel, Drew McIntyre. Szybko jednak dołączył do niego sam mistrz i obaj mówili o tym, kto wygra i wiecie, takie tam. Drew podkreślił, że przeprowadził WWE przez trudne czasy, a Biggie ma tytuł przez chwilę i nie wie, co mówić i co robić. Przerwali im ku zaskoczeniu mistrzowie tag team SmackDown The Usos, czyli wszystko znowu się sypie. Ogłosili oni, że nawet tutaj Roman Reigns ma swoje wpływy i dlatego wyzywają oni mistrza i pretendenta do walki taktimowej. Po chwili namysłu ta dwójka się zgadza, a segment kończy się z od USOS. Pierwszą walką na row było starcie pomiędzy Xavierem Woodsem a Rigoszetem. Jest to oczywiście część trwającego turnieju King of the Ring i sama walka była naprawdę dobra. Rigoszet pokazał kolejny raz, że jest po prostu dobry w takich zestawieniach, a Xavier udowadnia, że aż tak nie odstaje od Kingstona, jeśli chodzi o tego typu walki. Wiele akcji z wykorzystaniem linginga, fajnych kontr i po prostu dobre widowisko. Ostatecznie oczywiście wygrywał Woods po swoim elbow dropie i ciężko się ogląda kolejną porażkę, właśnie Rigoszeta. Jednak akurat tutaj to wszystko miało sens. No i taka mała ciekawostka: ta walka trwała więcej niż cała pierwsza kolejka czterech walk kobiet w ich turnieju. Brawo w WWE! Po prostu kurde, brawo. Bałwany. Walka taktimowa pomiędzy Cedriciem Aleksandrem i Sheltonem Benjaminem, a Mustafą Alim i Mansurem. I tutaj wydarzyło się coś, co można było się spodziewać trochę ponad tydzień przed Crown Jewel. Członkowie Hard Business, bo chyba takich można nazywać, w ciągu minuty zniszczyli swoich przeciwników, a po walce Mustafa zaatakował swojego taktim partnera. Jeszcze na tym row dowiedzieliśmy się, że właśnie Mansur zawalczy z Mustafem Ali na Crown Jewel, czyli prawdopodobnie wielki strik będzie kontynuowany. Kolejna walka z turnieju kobiet, czyli powtórka sprzed tygodnia Dana Brooke kontra Shayna Baszler. I bez większych zaskoczeń, po kilku akcjach Dany, ta przegrywa po jednym kopnięciu? Co się tutaj dzieje? Ta walka trwała lekko ponad minutę. Czy kobiety w WWE naprawdę nie zasługują na nic więcej, jeśli nie nazywają się Charlotte Flair, Sasha Banks, Bianca Belair czy Becky Lynch? Serio cofamy się do czasów, kiedy kobiety prócz obrazka tytułów nic nie znaczą? Jeśli chodzi o Crown Jewel, to dostajemy kolejną podbudowę, ponieważ zmierzyli się ze sobą Riddle i Omos, którzy na pay-per-view zmierzą się w walce o tytuły Tag Team. Jednak walką tego nazwać się po prostu nie da, bo wszystko opierało się na tym, czy Randy Orton pojawi się i pomoże Riddle'owi. Po dwóch minutach gadania i pajacerki, Omos wykonuje Double Choke Bomb i przypina Riddle'a. Po chwili jednak pojawi się Orton, który ostatecznie wykonuje arkę na Stylesie. Czas na promo była go mistrza WWE Bobby Sława Lashleya, który na kran zmierzy się z Goldbergiem w No Holds barred meczu. Ogólnie Bobby chciał, aby ludzie zauważyli, że Goldberg po prostu grozi mu śmiercią, twierdząc, że złami mu kark, czy mówiąc, że Bobby is dead. Całe promo wyglądało tak, jakby w tej rywalizacji to właśnie Lashley był facem, A raczej tak to wygląda, patrząc też na to, co mówi Goldberg. Promo skończyło się po prostu obytnicą Lashleya, który powiedział, że to będzie ostatni. Dnia walka Goldberga. Czas na Singles Match, który jest wynikiem zamieszania sprzed tygodnia, gdzie to debiutujący Austin Theory zaatakował Jeffa Hardego. Kolejna walka, która trwała lekko ponad dwie minuty i skończyła się oczywiście przez roll-up w wykonaniu Theory, jednak nie to było najgorsze. Podczas podbudowy nowej gwiazdy w walce dali ludzi goniących za tytułem 24 na 7. Patrzcie, panie i panowie, szczyt wrestlingu, szczyt humoru i rozrywki. Mój Boże. Kolejna walka z pierwszej kolejki turnieju King of the Ring i tym samym w ringu spotkali się Kofi Kingston i Jinder Mahal. Wiele osób zastanawiało się, czy zobaczymy walkę Xavier kontra Kofi i czemu by nie? Mogłoby wyjść całkiem ciekawie, Oj, jednak nie, ponieważ po dość długiej i wcale nie najgorszej walce wygrywa Jinder z pomocą swojego finishera Kalas. Może to i lepiej, że nie zobaczymy walki pomiędzy członkami New Day, ale miejmy nadzieję, że kiedyś jednak WWE się na to skusi. No i czas na wielce zapowiadany tag team match, gdzie udział biorą Charlotte Flair w drużynie z Becky Lynch kontra Sasha Banks i Bianca Belair. To by się spodziewał, że to zakończy się wielkim chaosem, gdzie cała czwórka bije się między sobą? Każdy atakował każdego i dostaliśmy kilka fajnych akcji w tym całym zamieszaniu, jednak przerwa na reklamę i... Ej, zaraz, to mamy już normalny tag team match, gdzie wszystko jest dobrze? Okej, okay, czemu nie? Jednak walka normalnie również nie potrwała długo, ponieważ szybko doszło do walk wewnętrznych i sędzia po trzech minutach... Tak po prostu przerwał walkę. Było tysiąc sposobów, jakie mogli jakoś z tego wyjść, jednak podstawowe pytanie brzmi: czemu w ogóle oni dodali taką walkę, z której wyjść normalnie nie było łatwo? Czas na ostatnią już walkę kobiet w pierwszej kolejce turnieju Queens Crown, gdzie to zmierzyli się Doudrop i Natalia. Najbardziej rozbudowana walka w tej kolejce, a to mówi samo za siebie. Natalia wykonuje z lariat i próbuje założyć sharpshootera, jednak Doudrop kontruje na... eh, roll up i wykrywa walkę. Czas na spory main event, gdzie to McIntyre i Biggie zmierzyli się z The Usos. Sama walka była okej, okay. sporo akcji, całość była całkiem zgrabna, no i oczywiście okraszono non-stop kłótniami pomiędzy mistrzem a pretendentem. Wykorzystali to dobrze Usos, którzy w tej walce wyglądali naprawdę dobrze, jednak walka pomiędzy wcześniej wspomnianą dwójką rozpoczęła się na dobre i sędzia ostatecznie po 15 minutach wyliczył ich poza ringiem. Po walce Biggie próbował wykonać big ending, jednak Drew skontrował na Claymore i właśnie Takim obrazkiem zakończyliśmy Monday Night Row. Kolejna czerwona tygodniówka za nami i po prostu kolejna chaotyczna gala. Czy coś się zmieni po Crown Jewel, kiedy wejdzie draft? Szczerze, moim zdaniem raczej nie. I to by było na tyle z dzisiejszego VIV Unscripted Zero 11 października. A wy, jak oceniacie to show od 1 do 10 i jaki moment według Was był najgorszy, a który najlepszy? Jak zawsze, dajcie nam znać oczywiście poniżej w komentarzach. Również chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym naszego kanału za pomoc w rozwijaniu projektu, a szczególny ukłon idzie w stronę Just Heksu. Tak więc, pani, i panowie, ja nazywam się z What is Wrestling, dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.